Znajdujemy się w północnej części gmachu Urzędu Wojewódzkiego, który ta część dawniej przeznaczona była dla różnych dziedzin gospodarki morskiej. Jak wiemy, początkowo, jeszcze nim powstały gmachy dzisiejszej zabudowy ulicy Wały Chrobrego, pierwotna koncepcja zabudowy tej części miasta, dawnego Fortu Leopolda, sugerowała powstanie tutaj dzielnicy handlowej, takiej charakterystycznej dzielnicy morskiej ze składami, z budynkami giełd i także z dzielnicą mieszkaniową. Tutaj planowano poprowadzić linię kolejową obsługującą tę część miasta właśnie dla tych usług portowych, handlowych, które chciano lokować na terenie dawnego Fortu Leopolda. Zmiana koncepcji nastąpiła z uwagi na chęć wykorzystania naturalnych walorów krajobrazowych Szczecina i stworzenia bardzo atrakcyjnej panoramy miasta od strony Odry. Podkreślano, że brak takich gmachów o prestiżowym charakterze na terenie miasta, że zamek, który był siedzibą dotąd rejencji, nie spełnia funkcji reprezentacyjnych w sposób wystarczający. Stąd między innymi koncepcja lokowania tutaj tego gmachu i w takiej formie, ale jednocześnie planowano od razu tutaj jako ważny fragment zagospodarowania całego skrzydła właśnie urzędami, wydziałami związanymi z gospodarką morską. I w tej części gmachu urzędu jako jedynej znajdujemy symboliczne, alegoryczne głowy marynarzy i rybaków występujące we wnętrzu. Takie dekoracyjne głowy, jak wiemy, znajdują się jedynie na elewacji Urzędu Wojewódzkiego, ale tu w tym jednym szczególnym przypadku zawędrowały także do wnętrza niewielkiego holu przy klatce schodowej, która obsługiwała część północną urzędu mieszczącą wydziały związane z gospodarką morską Szczecina. Mamy przedstawiony wizerunek dwóch głów rybaków i dwóch głów marynarzy. Ciekawostką jest, że na czole czapki jednego z marynarzy znajduje się symbol kotwicy, a więc symbol nadziei.